Cześć, z tej strony Space Empiria i zapraszam po raz kolejny do Battletecha. No. Dobra, słuchajcie i no, ostatni odcinek zakończył się bardzo niespodziewanie. Co się tam wydarzyło, to zobaczycie, pewnie pamiętacie, jeśli ktoś nie oglądał, to zapraszam samą końcówkę. Takie niespodziewane zdarzenia, naprawdę mnie to zaskoczyło, że tak się skończył ten atak. No i postanowiłem jednak, że nie będę powtarzał tej misji. Damy czas na wyzdrowienie się jednemu z moich mechwarriorów, notabene głównemu bohaterowi, czyli komandor jest ranny 70 dni. Jak do tego doszło? Do tej pory nikt nie potrafi tego wyjaśnić. Można o tym napisać książkę. Pewnie. No, zupełnie nie spodziewałem się, że tak mogę zginąć. Ten Banshee to jest chyba jakiś... Ma dziwne uderzenie. Nie wiem, może to jest coś związanego z jakby jego właściwością tego mecha. Trudno mi powiedzieć. No ale nie sądzę, to że... Tak pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, a z Banshee już tam trochę walczyłem. Więc tak, przejdziemy sobie, wyleczymy całą załogę, bo na początek myślałem, że może jednak powtórzę, więc mi się to nie chciało za bardzo robić, ale tym razem no to ponaprawiamy. Atlas 2 trzeba... No właśnie w Atlasie 2 zginął. No i cockpit mod. Tu niby miał mu pomóc, a się okazało, że nie pomógł. No i dobra, nic więcej tutaj mógłbym dodać jeszcze do... Co ja mógłbym tutaj dać? To. No ale dobra, to nie będzie miał żadnego tutaj, żadnej modyfikacji. Możemy zobaczyć jeszcze do sklepu, ale tutaj na tym... W tym zakątku to po prostu nie ma żadnej prawie broni. No i to tak wygląda. Myślę, że sobie po prostu przejadę teraz najzwyczajniej w świecie troszkę dalej. A, momencik. Tak musimy zrobić, bo... No i dobra, mamy teraz... Jeszcze zobaczę, ile to tutaj potrwa. No, 3 dni, więc możemy zobaczyć sobie, czy tutaj są jakieś zlecenia jeszcze na tej planecie. Tutaj mamy dosyć... tu musimy się wynieść. Tu jest mało płatne. Więc też myślę, że się nie zdecyduję na nie. No cóż, polecimy sobie może gdzieś dalej. No tutaj jest Schwarzmarkt, Dastaurus, Concordat. No tutaj słabo z nimi. Można by się udać, myślę, że do którejś... Tutaj jeszcze nie byłem. Heliad. Agrarveld. Tarragona, to przed chwilą byłem. Portland. No można też zobaczyć, wiecie co, zobaczymy. Electronic, Industrial. Tutaj są też przemysłowe stacje. Mantaraka. Czarny rynek. Czyli tam są złoża tytanu, no i tylko dzięki temu ta planeta tutaj dobrze stoi. Nie wiem, czy nie... Tutaj też mamy Tyrlon. Może by trzeba było się udać tutaj Geheime Zache. To jest kolejna misja z Flashpointa, ale tylko, że te misje właśnie, one mają, zdaje się, że określone... Momencik, flashpoint, bo widzicie, za 126 dni ona przestanie być aktualna, czyli by trzeba było jednak tutaj się w miarę szybko udać. 270 dni, przepraszam, 126 dni, 38 koszt, 270 tysięcy, krótka misja. Mamy kilka po sobie. Streitmacht jest to Liat. Kurczę, może by i tutaj poleciał. Dosyć to jest daleko, ale 38 dni, dobra.
To się zdecydujemy. Zrobimy sobie kolejną misję, właśnie tą Flashpoint. Dobra, zobaczmy, czy ja coś jeszcze tutaj mogę opracować. No widzę, że nic. Jest już wszystko tutaj. Angebot und Nachfrage, to jest kolejny. Aha, tu mamy Flashpoint Campaign. Autorizuje się Darius Anglisch Mirgel Zuckerman. Ale o co chodzi? Zapotrzebowanie i popyt nosi właśnie tytuł ta kampania. Darius, czyli Darius wzywa nas na mostek. Dobra, od moich jakby kontaktów dowiedziałem się, że znaleźliśmy ślad, który nas doprowadzi do Dobrewa. Ach, wiem już, to jest dalszy ciąg, bo Dobrew to jest statek, ten wrak z poprzedniej właśnie misji flashpointowej. To kontynuacja prawdopodobnie. Königes Bild, auf dem Bildschirm, dobra, was... Czy pokazał się jakiś taki mocno zanieczyszczony obraz na ekranie? No i na ekranie widać różne towary, takie głównie broń i egzotyczne towary, takie, które przemyca ta grupa Baumana na czarny rynek. Dobra, no wygląda na to, że udało się chyba namierzyć tutaj dalszy ciąg tego Dobrewa prawdopodobnie, albo przynajmniej jakiś tam krok ku tego. No i też tutaj możemy za 50 tysięcy przekupić ich. Ten Schmiergeld to jest takie przekupstwo. Chodzi o to, że część ludzi Baumana w dniu, kiedy tam zaatakujemy, będzie chora. I to spowoduje to, że będziemy mieli pewnie łatwiej. No to możemy tutaj to... Neuer Flashman Independence właśnie, Hinzug Effect. Ale tutaj to chyba trzeba wybrać, żeby po prostu dostać nową misję. To jest w ogóle Independence, to jest nazwa systemu bardzo takiego płodnego, z olbrzymim oceanem i wyspami wulkanicznymi. Dobra, ale mamy tutaj, ja to szybko przeczytam i po prostu tylko opowiem, bo nie chce mi się tak zdanie w zdanie. Dobra, no to tutaj mamy właśnie tą misję, szczegółów to już wam oszczędzę, co tam możemy dodać. Geräusz in der Nacht, znowu jakieś takie hałasy w nocy, bardzo często się to wydarza, a to właśnie, ach tutaj chyba mamy znowu Starfisha, który zdaje się, że... dobra, to... Tutaj znowu mamy Starfisha, który spróbował zrobić
Za 100 tysięcy możemy go tutaj. Good Geland. No to jest. To się powtórzyło, to niestety. Już wszystko wiem, o co chodziło. Aha, no zobaczymy. Ach, nie zdążyłem zerknąć. Gdzie mamy tą nową misję właśnie? Okej. Miałem tutaj sprawdzić w nawigacji, bo tak, my dolecimy za 18 dni. A ta misja Independence to jest Gemeinsame Sache. Ach, to tutaj jest. Lang, seltene Gegenstände. Jest też spór auf der Jagd nach der Dobrew. To trzeba byłoby zrobić. Nie wiem, kiedy ona się kończy, ta misja. Teraz zobaczymy. Independence. Chyba się niedużo kończy. My jesteśmy zaraz tu. To myślę, żeby dokończyć tą misję i po prostu tutaj. Tutaj polecieć. Nam się zmieni całkiem. O, zmieni nam się całkiem kurs, ale. Myślę, że to będzie ok. Dobra, Baumann Group to jest siła, przeciwko której występujemy, to są, natomiast Darius jest zleceniodawcą, czyli to jest dalszy ciąg, no dobra, wypróbujemy, zobaczymy, o co chodzi, poczytamy. Dobra, czyli tutaj zaatakujemy po prostu bazę tego Boba. Nie, to nie jest Bob, tylko tego, no, jak on się tam nazywa, Baumana. Dobra, no mamy taki wybieg, żeby nie zaatakować od frontu, tylko raczej od którejś z tych stron. Spodziewamy się, że tam no po prostu będą mniejsze siły. Właśnie, czy modę Björn zaktywowałaś? No, zaraz pogadamy z nią. Możemy użyć dronów, ale uwaga, dronów nie można naprawić. Prawdopodobnie coś to się pojawi w grze, jakaś możliwość. Dobra, najlepiej, żeby użyć ich dopiero jak odkryjemy Dobrewa. Nam doradza Young.
Dariusz się też z tym zgadza. No Space jest kontuzjowany, nie mogę go wybrać do tej misji, ale mogę wybrać, no mam też innych dobrych mechkriegerów, jak Cezon, czy pora łowów. Tiefland, Kampf. Zobaczymy, czy mamy jakieś ograniczenia tutaj, chyba nie widzę. Czyli zdaje się, że polecimy tak jak tu, tylko damy sobie po prostu może tą meduzę właśnie do Atlasa. Highlander, Atlas, Katapulta i Archer. No, to powinno. Aczkolwiek mogłem też wypróbować nowego mecha. No ale trudno, zapomniałem. To jest BattleTech. Chyba się nazywa jakoś tak ten nowy mech, który mi wpadł w ręce i zapomniałem go teraz użyć, ale to trudno. Następnym razem go sobie obadamy. No właśnie, mamy też sobie uczknąć trochę z tego tortu, z tego dobrewa, który przejął Bauman i tam wprowadza na rynek właśnie broń z tego statku. No, próbujemy tutaj odbić to, może się uda. Dobra, lance znajduje się tutaj gdzieś. Na patrolu. No i jak to ją obijemy, to powinniśmy dostać się już do tego właściwej bazy. Powinniśmy się pośpieszyć. Właśnie dostałem informacje o statku, który tutaj Notkera Baumana. Prawdopodobnie centrum obronne zostało właśnie zaatakowane. No i eksplozje mogą to dowodzić, że tak jest. Ale kto ich zaatakował, to nie wiem. Ryzyko jest za wysokie. Czyli prawdopodobnie ona mówi Zumira, że może się uda tak zrobić, żeby się nawzajem inni najemnicy wystrzelali. Te wojska tutaj, które też wylądowały. Czyli mamy tutaj czynienia z dwoma przeciwnikami, z czego wszyscy na wszystkich jakby polują, prawda? Tak to można w dużym skrócie opisać, że to tak jest. Zobaczmy, jak to wygląda. No tutaj mamy jakiegoś mecha. Nie, to jest Fahrzeug. To nie jest mech, to jest pojazd. No właśnie, mamy informację. Tutaj jest.
Dobra, daję ci tylko trochę czasu, żebyś się wycofał. No tak, to tutaj pertraktacje z nim nic nie dają. No, on tutaj jest takie. No, on przerwał tutaj naszą rozmowę. No dobra, musimy jednak sobie poradzić jakoś tutaj i może się uda to po prostu zrobić. Zaraz zobaczymy. Mamy Archerem, możemy się. Tylko oni, gdzie oni wylądują? Oni chyba tutaj gdzieś, z tej strony, czy z tej, z tej. Może poczekajmy i ja bym się tym Archerem nie za bardzo chciał. No możemy tutaj jednak trochę, chociaż jednak ich zaatakować. Co to tutaj jest? Shadowhawk. No nic takiego przerażającego właściwie. On ma lasery, trochę ma amunicji. No szkoda, że tutaj nic nie ma w środku. No najwięcej tej amunicji tutaj sobie pochował. No, poczekamy, aż tamci wylądują. Powinni jakby tutaj na tych w jakiś sposób zaatakować ich. Zobaczymy. Może powinienem tutaj tą katapultą jednak uciec troszkę, nie? Nie będziemy chyba. Ewentualnie, no. To jest trochę dalej. No zobaczymy. Atakujemy go. Aczkolwiek nie wiem, czy to dobry pomysł jest, ale dobra. Wolałbym poczekać, aż oni we dwóch się tam. No, nawzajem wyniszczą, nie? To byłoby dosyć dobre rozwiązanie, chyba najlepsze. No właśnie, a tutaj się chyba spokojnie ukryjemy. Poczekam chyba na rozwój wypadków raczej niż tutaj. O, chociaż tego. Dobra. W tym przypadku, jak on już jest tak mocno nadwyrężony, to go po prostu wyeliminuje. Może się zdarzyć tak, że i z jednymi, i z drugimi trzeba będzie walczyć, więc to też nie jest jakieś specjalnie dobre rozwiązanie. No tutaj spokojnie można by się. No tak stanąłem trochę blisko siebie. Dobra. No dobra, no tutaj mamy do czynienia z innymi tego typu właśnie najemnikami. Gdzieś tutaj wylądowali, więc. O, właśnie będą się strzelać zaraz. No, jedni drugich troszkę wykończą, mam nadzieję. Chodzi o to, żeby się nie też nie mieszać niepotrzebnie, bardziej to strategicznie rozegrać. Inne wyjście to jest zniszczyć jednych i drugich. Znaczy to i jednych i drugich trzeba zniszczyć, tylko wyjście jest przejść naprzód i. Tylko to jest wyjście drogie, bo pewnie nam zniszczą trochę tych mechów, albo przynajmniej osłabią. Mamy Archera, no i będziemy się powolutku wycofywali, nie? Nie chcę tutaj.
na siebie ściągać za dużej uwagi raczej. Tych, którzy podejdą, to po prostu wyeliminujemy, a potem podejdziemy do tych tam już. Dobra, jak my tutaj możemy to zrobić? Myślę, że o, tutaj jest dosyć daleko, więc się też tutaj wycofam. Trochę mnie martwi ten pojazd, żeby on tutaj nie miał zbyt dużej siły, no bo... Teraz Meduza. Aha, czy ty mogłabyś, ty mógłbyś tu się zająć tym pojazdem? Nie chcemy cię tutaj, więc jeden strzał wystarczył na niego, no ale dobra. Co mi tam? Nie było sensu oszczędzać, on już by przeżył. Dobra, natomiast tego się wycofamy tutaj dosyć też głęboko w ten las. No też wszystkiego, żeby go tutaj już po prostu zabić. Nie ma sensu go trzymać przy życiu. No on i tak przeżyje, ten wulkan. Nie jest, jest mały mech. Ale jakoś tam mu się udało przetrwać. Dobra, ci będą chyba walczyć tu ze sobą zaraz. Zobaczymy, jak to wygląda. No i tego wulkana zniszczyli. No to lepiej dla mnie, bo on akurat był bardziej moim wojskiem zainteresowany. No i teraz też tego mecha próbują. I tu został z tej, z Baumana, został tylko ten mały mech, ten 45-tonowy. No zobaczymy teraz, jak to wygląda. Myślę, że tutaj... To jest Phoenix Hawk. Nie, pytanie jest tylko właśnie, czy to dobrze robi, że go... Może i dobrze, nie wiem, na razie. Może powinienem się tutaj przejść w ten tryb szansy, nie? Czyli ten wapnen, czyli się uzbroić, nie wiem. Kto, kurczę, już przetłumaczyć trudno czasami. Ufortyfikować, może to jest najlepsze tłumaczenie. Dobra, teraz się ufortyfikujemy. Meduza. Możemy tu ruszyć się. On będzie w nas raczej celował. Kurczę, czy to... No dobra. Mam nadzieję, że to nie są zbyt duże no jak one się tam nazywają, te mechy. Dobra, tutaj Highlander, no blisko stanę, ale to nie wiem, czy jest dobre rozwiązanie. No, może i dobre, bo oni, mam nadzieję, że wtedy będą tutaj próbowali
jednak tego zabić pierwszej. No jest centurion, to już wiemy, co to jest. To jest centurion, więc nic takiego groźnego mocno. Tam jest też 50-tonowy, to jest ten średni trebuchet. Trebuchet tutaj Archera nam zaatakował. Tak myślałem, że to, że no właśnie, że tutaj na nim się skupią. To miałem trochę obaw i to uzasadnione właśnie, niepotrzebnie go tutaj dałem, no ale to zaraz naprawimy, po prostu nim się wycofam. Może nawet zrobić sprint tutaj na koniec gdzieś. On sobie tutaj wycofa się. A te mechy dalej, gdzie one dalej chodzą? Dalej chodzą i Decker teraz. Decker można byłoby Deckerem tutaj przesunąć się. Została meduza. Sprint tutaj. Czy to? No może by było i dobre. I tym zobaczymy, czy sprint jakiś ma sens. Chyba nie, ale skok tutaj jak najbardziej. Dlatego, że możemy już zaatakować któregoś z nich, na przykład tego i tego nawet. Aha, B to chyba będzie tutaj najlepsze. Dobra, to tak zróbmy. Ten to nawet, nawet dostał. Ale zobaczcie, tutaj jeszcze w tych, czy jeszcze tutaj są inni, bo jest 75, ach, dobrze. Highlander, no po co tu w tego mojego, tam masz z tyłu wrogów, ale nie. Ci są nastawieni, żeby nas jednak atakować, natomiast... A tutaj Kintaro z tych najemników. Dobra, trzeba się będzie tym Highlanderem leciutko wycofać pewnie. Coś zrobić, żeby on może tak mocno nie dostawał. Zobaczymy, jak wygląda tutaj kwestia. 3, 3, dobra. I teraz tak. Wszyscy to są. To są sami najemnicy, z wyjątkiem tego na końcu. Trebuchet jest już mocno ten, natomiast jest oszancowany. Czyli tutaj jest chyba najciekawsze. To jakbyśmy właśnie tutaj zaatakowali. To jest Decker. Jak tutaj wygląda tobą? To jest katapulta. Myślę, że można nim się wycofać teraz tu. I też tego. 82. Dobra. Spróbujemy tą nogę jednak tutaj. Go nie
nie zniszczę, ale nogę mu prawdopodobnie zniszczę, więc się będzie musiał po prostu przewrócić. Dobra. Atlas. Czy ty już chcesz wejść? Raczej chyba nie. Raczej bym wolał się nim nie wychylać mocno. Bo to nie ma potrzeby. Coś tu jest? Tu jest pewnie amunicja. W ogóle pod wodą jest. To ciekawe właśnie. Skok. Tutaj nawet coś by dał. Może nie jest to dobry cel, bo... No, ale zawsze trochę. Ten Kintaro, no tutaj nie trafił niestety. No, liczę na to, że ten mech nam trochę tutaj niechcący będzie mógł pomóc. Dobra, mamy teraz Behemota, który tutaj może zaatakować. Dobra, to która może tutaj zaatakować? Phoenix. To wolę tutaj chyba, bo ten będzie w tą, więc ten może spokojnie tutaj tego Centuriona dalej rozwalać, który zresztą już padł. No to nie jest, ten Centurion jest ok, tylko że ma dużą siłę ognia, ale jest, jak widać, no taki dosyć wrażliwy był ten przynajmniej model. Dobra, teraz Decker. Spokojnie można. Chociaż wolałbym tu. Tutaj chyba się nie da. A tutaj mamy taką bagno, więc to też poczekamy na nich. Czy że nie będziemy w ogóle go atakować. Nic, nikogo. Zobaczymy, co ten zrobisz. W Atlasa mi tutaj będzie próbował jednak. Tutaj dwóch kolegów. To w takim razie tego Kintaro zabijmy. Dobra, no mam nadzieję, że tamten go zaatakuje też. Ten tutaj obok, który stoi. Tak. No i dobrze, to się tym zająłeś. Dobra, teraz my tutaj.
Dobra. Należałoby chyba tego Phoenixa zniszczyć. Tu można go zniszczyć. No, ci tu mają 33%, ale to tych dwóch jest. Z tego co widzę, pewnie jest gdzieś może jeszcze jakiś, no bo 33 to jeszcze gdzieś tu powinien być jeden. Nie wiem gdzie jest, zobaczymy zaraz. Dwóch niestety dostaje, no ale są tutaj ukryci. No, też nie dostają takich dużych obrażeń. No dobra. Szkoda byłoby jej nie wykorzystać, nie? Tej katapulty. To jest trochę gorszy grunt. Tutaj przejdziemy i teraz nie wiem czy... Tu mamy chyba jeszcze jeden, ten Highlander, a ten ma bliżej do tego. Dobra, to spróbujemy tutaj. Uuu, dostał. Myślałem już, że pójdzie bokiem gdzieś. No już go chyba zabijemy tego, no. Dobra. No i został ten jeden. Być może jest w stanie go zniszczyć. Stąd obojętnie. Zobaczymy. Szkoda, że to nie trafiło. No, ale reszta na tyle była już. Dobra, no jednak wszystko. Dobra, jedna i druga. No i mamy przychodzące od tego Huntera. Właśnie, z czego on się będzie cieszył? Czyli frachtowiec pełen towaru, który właśnie wyciągnęliśmy. A, czyli nam zakosili. Z tego co widzę, to zakosili nam ten frachtowiec. Spotkamy się na orbicie i pogadamy ze sobą. Prawdopodobnie to była przynęta, no daliśmy się trochę wciągnąć chyba, z tego co ja mogę wywnioskować. Zobaczymy czy mam rację, za chwilkę. Kurczę, to jest Becalung 0. Tylko doświadczenie. Teraz co my tutaj mamy? No nic, coś weźmiemy chyba, no musimy coś wybrać, ale naprawdę nie ma co. No jeszcze takich rzeczy to nie były, nie było. Kintaro Centurion. Weźmiemy. No to, czy my coś tutaj mamy takiego? Giela, sery. Nie, no naprawdę, nie mam co zabrać. KSR-6. M-laser, ale to są słabe te lasery, dobra. Zobaczmy jak to wygląda. Dobra, Kopfgeld Hunter. Muszę przyznać, że cię nie doceniłem i to bardzo. Jeżeli dojdzie do konfliktu, to zawsze stanę do walki jakby osobiście, tak? Nie będę wysyłał jakichś tam innych wojsk.
No dobra, nie ma właściwie nie po, no, z powodu tego, żeby się tak nienawidzieć. Dobrze, dobrze tak to widzisz. Jeden z naszych statków właśnie jest w drodze do twojego stanowiska. A, Trust Prize. Dobra, czyli mam coś w rodzaju nagrody pocieszenia dla przegranych. No, nas uważa za przegranych. Powiem, gdzie możesz sobie wsadzić tą nagrodę. Ach, przestań. Moja załoga właśnie dla was zabrała od Baumana trochę takiego szrotu. Twój kumpel Virtanen mógłby sobie na to spojrzeć. No właśnie, według tego właśnie, co on mówi, to jest to dosyć interesujące i idzie w dobrą stronę. A jaki jest haczyk? Nie ma. No jest tutaj duża ilość szrotu. Do dalszego handlu można to sprzedać. Nie mam po prostu na to miejsca. No mamy bardzo ładownie wypełnioną już, więc możemy wam to po prostu dać. To co, chcecie to dziadostwo, to czy nie? Wolałbym, żeby to wam oddać Mechkriegerom niż w ręce jakichś dupków. Dobra, no to bierzemy. No nie mamy wyboru zresztą, żeby odmówić. Dobra, to rozłączymy się w dobrym, jakby takim nastroju, nie? No i może się jeszcze spotkamy. To Kopfgeld Hunter się nazywa, legendera Mechkrieger. No i koniec. Zobaczmy, co tutaj wpadło. Co za dupek. No, dał nam jakąś skrzynię szrotu. Ale pochodzi to z Dobrewa i tam kryje się potencjalnie jakaś wskazówka. No, komandor ma rację. Musimy przeszukać ją dobrze. Może znajdziemy tam właśnie jakąś notatkę. Jakąś wskazówkę, coś, co mogłoby nas doprowadzić do Dobrewa. No, ogólnie z jego dialogu wynika, żeby się nie spodziewać tutaj cudów. Po nim, tak? Po tym łowcy, że on tam nam dał coś, jakieś wskazówki. No, ale trochę czasu nam zajmie sprawdzenie właśnie tej skrzynki. Ale jak tylko trafimy na jak tylko ją zbadamy, to nam Darius da znać. I znowu pewnie musimy poczekać na ciąg dalszy. O, uwaga. To się wylosuje. Kurczę, Wermeszpeicher. No to dobrze, może. Poza tym dostaliśmy, o, AK-5. Co to jest to? FSH Firestarter. 35 ton. To jest część od mecha po prostu. I flamer. No dobra, tak to wyglądałaby ta misja. Myślę, że całkiem fajna i znowu musimy poczekać. Także dzięki za uwagę i do następnego. Hej.